Pan Mirosław Orłowski, wójt gminy Prostki, jest gościem Radio 5. Witam gorąco. Dzień dobry państwu. W Prostkach jest takie szczególne miejsce powstało szczególne miejsce dom spotkań z kulturą. Miejsce, przy którym jest fontanna, jest miejsce spotkań w każdej gminie, właśnie to prostkowe miejsce spotkań. No i taki dom powstał. To jest taki typowy dom kultury? Nie, to nie jest typowy dom kultury, bo mamy gminny ośrodek kultury, ten popularny gok w prostkach pod wodzą pani Ewy Radkiewicz, pani dyrektor. Natomiast pomysł na te wolne pomieszczenia, bo kiedyś w tych pomieszczeniach rzeczywiście przez kilkadziesiąt lat, zaraz po wojnie, zrobiono tam Ośrodek kultury, gminny, później gminny Ośrodek kultury, i ponieważ zwolniły się pomieszczenia po spółdzielni socjalnej, po starej szkole, tam osiadł gminny Ośrodek kultury, a tutaj były wolne pomieszczenia, i dzięki pomysłowości naszej, no szczególnie tutaj duże zasługi ma nasza pracownica Pani Monika Niedzielewska. Przedyskutowaliśmy, że będzie to takie inne trochę miejsca. Była możliwość pozyskania środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i udało nam się pozyskać sporą kwotę pieniędzy na, te, na remont i na przekwalifikowanie tego jako dom spotkań z kulturą, ale jest to pomyślane w ten sposób, że jest to miejsce dla stowarzyszeń, dla ludzi z inicjatywą, żeby mogli spotykać się, przedstawiać swoje dzieła, pomysły i realizować się tam. Szczególnie dla ludzi młodych, ale też mamy sporą grupę ludzi no troszeczkę starszych, ale jeszcze aktywnych. Czyli i, takie i miejsce działających. Spotkania. Miejsce, spotkań miejsce spotkań pozarządowych. No, miejsce spotkań organizacji pozarządowych, miejsce spotkań różnych ludzi zaangażowanych. Dużo takich organizacji jest na terenie Prostek? Tak, bardzo się cieszę, bo jest ich coraz więcej. Myślę, że takich z... Już zarejestrowanych jest kilkanaście, ale jest parę grup nieformalnych, które też działają i myślą o tym, żeby też właśnie zapraszamy ich do współpracy. I w jakich dziedzinach oni działają? Bo tu sama nazwa wskazuje tego miejsca miejsce spotkań z kulturą, czyli co? Głównie kultura? No, myślę, że tak, ale jest to miejsce pomyślane w ten sposób, żebyśmy prezentowali tam różne dokonania. Niedawno mieliśmy tam, myślę, że w mojej ocenie, bardzo fajną, wręcz w ocenie mieszkańców, świetną, wspaniałą wystawę pod taką nazwą Prostki Mazury Piękno i cud natury. rzeczywiście mamy wiele tutaj pięknych i zakątków, ale też i natura nam wspaniale tutaj te mazury upiększa. I zaprosiliśmy do współpracy właśnie pan braci Sawczyński, którzy czarują, jakby wydobywają piękno z korzenia i przedstawili nam bardzo fajną wystawę, którą zainteresowała się już sąsiednia gmina, No tym gmina razem Trafiała Dokładnie. Oni jeszcze to poprawili, dodali do tego dźwięk. Bardzo się z tego cieszę. A może inne też domy kultury czy też ośrodki skorzystają z tej naszej inicjatywy? Czyli galeria, miejsce spotkań, no, duże z i duże spektrum działalności, no właśnie jeszcze, miejsca Ja że Chciałbym, kulturą. żeby to było jeszcze miejsce spotkań dla jakichś grup teatralnych, bo marzy mi się właśnie, żeby jakiś mały teatrzyk jeszcze powstał. Są perspektywy na coś tego. Są perspektywy, takiego? bo mamy nawet doświadczenia. Była grupa seniorów, która nawet prezentowała swoje dokonania na, już poza gminą i została też doceniona właśnie jako poprzez stowarzyszenie nasze prostki jako jedna z inicjatyw nagrodzona nawet przez pana ministra. Ja nie przez przypadek mówiłem na początku, że przy tym domu znajduje się miejsce spotkań w każdej gminie. No tak nazywa się program starostwa powiatowego wełku, a w prostkach właśnie takie miejsce powstało przy domu spotkań z kulturą. Jest to specjalnie wyremontowana fontanna i fontanna. No, w pewnym sensie niezwykła, bo fon, każdy, kto zobaczy tę fontannę, może być zaskoczony jej kształtem, no i tym, co ona przedstawia, bo nie przedstawia jak zazwyczaj łabędzie, ewentualnie jakichś takich ptaków, tylko no, mechanikę, kolej. Tak jest. No, to też nasze wspólne dzieło, bo proszę Państwa, no, wójt też ma marzenia, bo startując do wyborów, czy pełniąc już funkcję kolejną kadencję, staram się, by to była jedna z piękniejszych gmin w Polsce i do tego zapraszam do współpracy mieszkańców. Myślę, że już tu i pracownicy stają na wysokości zadania i właśnie udało nam się stworzyć taką instalację, pomnik, który jest trochę inny, jak spotykamy, tak jak Pana Wspomniał gdzieś tam w Polsce, czy za, już za granicą. Jest to e, pomnik, który przedstawia jakby kulę ziemską i te najciekawsze wydarzenia, ale w naszej gminie czyli Słup Graniczny, Bitwa pod Stroskami i Kościół w Ostym Kole i to fantastycznie, myślę, zostało zegrane też przy pomocy też no i ich troszeczkę podpowiedzi ludzi z zewnątrz, naszych przyjaciół, bo nie robimy tego sami. Korzystamy z doświadczeń też i historyków i udało nam się właśnie tą instalację stworzyć taką, żeby była to też nie tylko miejsce spotkań, ale też i instalacja edukacyjna, gdzie no można przeprowadzić miejsce. lekcję edukacyjną też. A stamtąd można się udać na taką ścieżkę. Ścieżkę, no nie wiem czy edukacyjną, w każdym razie można się udać na

Tak jest. Ulicą sportową. Później mamy bardzo ładną też kładkę, która prowadzi do stadionu, który też leśnego, który też ma swoją historię. Bo proszę Państwa, sięga roku 1936, gdzie reprezentacja no, Niemiec, no bo bądźmy szczerzy, były to tereny niemieckie, pruskie. W związku z tym przygotowywała się do olimpiady i proszę Państwa, no, było to fantastyczne zaplecze. Bardzo żałuję, a dokończę jeszcze, później przechodzimy jeszcze kilkadziesiąt metrów i trafiamy na takie miejsce do odpoczynku, do... gdzie można uprawiać różne sporty, są trenażery, ale też jest to pomyślane tak, że jest miejsce dla dzieci, ogródek, ale mamy też ścieżkę sensoryczną, no i wiatę w stylu sułtana, Taką zewnętrzną bibliotekę zewnętrzną. Myślę, że rodzina znajdzie tam coś przyjemnego, nawet na pół, czy nawet na cały dzień. Zapraszam. I warto się wybrać na takie spacer nawet podczas takiej pogody, w listopadzie, w październiku, też jest tam co robić. No, myślę, że tak, że jeżeli nie pada, to w pełnym zakresie, bo myślę, że jest to bardzo ładne miejsce. Mamy też wielu gości z zewnątrz, którzy przyjeżdżają i korzystają z tych uciech i instalacji, ale muszę powiedzieć też, że. Jeżeli pada, to mamy przygotowane też wiaty, które są zadaszone i nawet można w trakcie deszczu ognisko. Czyli miejsce na spacer, miejsce na ognisko. A wracamy do domu Spotkań z Kulturą, bo się spotkaliśmy, żeby trochę o tym domu porozmawiać. Mówił pan już o pierwszej wystawie, o tym, co już się działo, ale już niedługo kolejna wystawa, kolejne wydarzenie w domu Spotkań z Kulturą. Tym razem kolejna wystawa fotografii. I fotografii związanych z koleją kolej w krajobrazie Mazur. Tak jest, to jest tytuł naszej wystawy. Był to taki pomysł, ponieważ miałem przy, przyjemność zauczestniczyć w takiej wystawie, dosłownie pod takim samym tytułem i tego nie zmienialiśmy w Kętrzynie. Współpracujemy z Powiatem Kętrzyńskim, z Powiatowym Domem Kultury. Czerwony Tulipan, taką ma fajną nazwę. Pozdrawiam panią Marlenę Szypulską, panią dyrektor, bo mamy wiele planów. Proszę państwa, dlaczego ta wystawa w prostkach? Ona jest autorstwa pana Pawła Wagnera Pasjonata kolejnictwa, no i przedstawia właśnie fantastyczne ujęcia parowozów czy też pociągów w naszym przepięknym krajobrazie. A dlaczego w prostkach? Bo prostki, proszę Państwa, nie były tylko taką zwykłą stacją, a była to stacja graniczna i z wielką historią, jedna z najstarszych linii kolejowej, właśnie na Prusach Wschodnich. No i relacji musimy zaznaczyć, że to jest królewiec, tak jest. Z najstarszych prywatnych linii kolejowych. Tak jest. No muszę powiedzieć, proszę Państwa, że jest to bardzo ciekawa historia, bo wspomnę tutaj o wielkim pasjonacie, czy też no też i biznesmenie na tamte czasy, bo jest to pan Hendry Strausberg. Właśnie to on zapoczątkował tutaj Historię kolejnictwa na Mazurach i muszę powiedzieć, proszę Państwa, że nawiązujemy do tej linii właśnie prostki, kęczyn, królewiec. I mamy w związku z tym tą wystawę, bo marzeniem naszym jest nawiązać do świetności Prostek Stacji Granicznej, pokazać pewne układy architektoniczne. Bardzo żałuję tylko jednego, że no nasi poprzednicy, czy też no mieszkańcy Prostek i okolic, niestety, ponieważ było to niemieckie, chyba trochę z tej złości, na Agresorów no wywozili jeszcze do lat 80., do początku lat 80. Budowano się w Grajewie, a cegły wywożono z prostek, i z tej infrastruktury niewiele zostało, ale udało nam się pozyskać mapy nawet z 1923 roku, takiej świetności prostek. Będzie można właśnie obejrzeć taką niespodziankę. Trzeba przyjść zobaczyć. Ale mamy też na tej wystawie nie tylko obrazy. Akcesoria właśnie z kolei. Tej, które już my jeszcze pamiętamy, ale nasze dzieci i wnukowie już nie. I też będzie to walor edukacyjny. Czyli wystawa, Państwa, wystawa związana z koleją. Wystawa związana z koleją otwarcie już jutro. Tak jest, ale dodam jeszcze jedno. Będzie też niespodzianka, pasjonata, modelarza też i malarza, pana Waldemara Tabaka, pan Waldemar Tabak z Ełku, miłośnik kolei, przedstawi swoje dzieło, jak powiedział to, że dzieło jego i jego kolegów, ale jest to fantastyczny układ modelarski. Yy, no tak skomplikowanie pociągów. to brzmi to będzie makieta kolejowa. To będzie makieta i myślę, że tym Państwa zaskoczymy, ale to trzeba zobaczyć. To chyba coś, zabawka dla dużych i dla małych chłopców szczególnie, bo ja pamiętam z dzieciństwa, właśnie takie rzeczy najbardziej kręciły mnie. Zapewne Pana też, prawda? No mnie Kolejki. też muszę powiedzieć, no, że pico. miałem przyjemność nawet z synami bawić się kolejką i to ja byłem tym głównym bawiącym się, a synowie starali się mi nie przeszkadzać. Wernisaż e... wystawy jutro w Prostkach, jutro po południu warto przyjść. Jak długo będzie można oglądać i zdjęcia, i akcesoria kolejowe, no i mapę oraz właśnie tą makietę kolejową, czyli no tą kolejkę? Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam jutro, to jest 27 października, godzina 11. Szczególnie zapraszam, zresztą i zaprosiliśmy od dyrektorów, ale poprzez emerytów też kolejnictwa i pracowników kolei i z Prostek i Ełku i Okolic, tych, którzy budowali tą historię. Proszę Państwa, będzie myślę to ważne wydarzenie, kolejne wydarzenie, ale wspomnę tu jeszcze jedno. O pasjonatach naszych miejscowych. Stowarzyszenie Granica Prostki, pan Tomasz Szulc, razem ze swoim kolegą Zbyszkiem, wykrywacze metali zbierają te pamiątki i też taką gablotkę przygotują nam. Czyli to nie tylko. Gmina, ale też i stowarzyszenia, to też i Gminny Ośrodek Kultury, w to jest włączony. No w końcu Myślę, Dom Spotkań to... z Kulturą to tak miejsce, jest. które łączy ludzi, a nie dzieli. No cóż, zapraszamy do Domu Spotkań z Kulturą prostki, w samym centrum miasta. Jak będziecie jechać od strony Ełku, no to zobaczycie fontannę i to tam. Jak będziecie jechać od strony Białego Stoku, też tak samo. W tamtym miejscu można się zatrzymać jutro. No a my musimy niestety kończyć I naszą nie edycję. Myślę, tak? że wystawa będzie około jednego miesiąca, zobaczymy, bo już imi nas napierają, chcą korzystać. No już jest kolejka. Tak Dziękuję jest. Już bardzo jest za rozmowę. Do domu Spotkań z Kulturą zapraszamy.